Buraki są? Kupujemy mięsko dla niedźwiedzia. To jest właśnie taka część naszego życia, którą ja lubię najmniej. Nagram trochę wam z zewnątrz, jak to wygląda mniej więcej. Lubisz granaty? Nie, bo wybuchają. Wystarczy, że ty wybuchowy jesteś. Kupujemy mięsko dla niedźwiedzia i dla Belli. I tutaj z panem, bo oni wszyscy mówią po francusku, nie? A my nic. No to na zasadzie, wiecie, czy quick, to się żeśmy dogadali i mamy jakiś fajny kawałek wołowiny. Co? Buraki są? O, są buraki. No to fajnie. Dziś myślałam, że nie będzie buraków. To mogłabym sobie wziąć trochę takich buraków, zakisić. I w ogóle potrzebujemy jakieś warzywa. Wszystko potrzebujemy. Musimy cofać. Jest tak wąsko, że nie da się nawrócić. A tutaj trochę pokażę. Słońce nam świeci akurat w maskę, więc niewiele mogę pokazać, ale szukamy już miejsca do spania. Chłopaki nam pokazali, a gdzie nawrócić. O! O! Dobra. O, udało się. Pierdolę. Kurwa. No, czasem jesteś uparty jak osioł.
ludzie nie siedzą przy komputerach cały dzień. They are too busy playing bloody football or working. I woda, a tam jest jakiś gościu i niedźwiedź się go zapyta, czy gdzieś tam znajdzie się miejsce, żeby stanąć. Cicho, zaraz będziesz biegać, czaple będziesz ganiać, tak. Tam czapla chodzi, stój. A woda tam cieknie, nie da się przejechać. To dobra. Okej. Nagram trochę wam z zewnątrz, jak to wygląda mniej więcej. Tutaj mniej więcej tak to wygląda. Mi się wydaje, że jak tu staniemy przy tych drzewach, to będzie ok na tym wjeździe na jedną noc. Moim zdaniem moglibyśmy się tutaj przytulić, po prostu tu dosłownie o, gdzie jest ta ziemia taka udeptana z brzegu, nikomu byśmy nie przeszkadzali. Tutaj zaraz obok, tylko nie mam jak pokazać. O, jest chłopiec taki, który kosi no, tą zieleninę dla zwierząt. To pies. Oglądała moje vlogi, które na pewno nie oglądają, bo to tak stara baba tam przynudza, ale by może bardziej docenili to, co mają, takie wygodne życie. No tu jest czyjś dom, nie będziemy komuś pod domem spać jednym i drugim. Nie wiem. No. Dla osiołka. Nawet nie wiem, czy my damy radę. I najgorsze wchodzi nam o to, że my nie lubimy być na takiej otwartej przestrzeni, nie? Jednak lepiej jest być tak pomiędzy drzewami, gdzieś tak trochę schowanym. Tak więc tutaj znowu mamy cofanie. To jest właśnie taka część.
część naszego życia, którą ja lubię najmniej, a niedźwiedź chyba najbardziej, bo jego ekscytuje właśnie takie znajdywanie. On tam teraz pyta się, gdzie możemy zostać, gdzie dobre miejsce będzie. Ja to się zawsze denerwuję, wiecie, czy coś znajdziemy, czy wjedziemy i takie tam różne rzeczy, no tak po babsku, nie? A jego ekscytuje to poszukiwanie właśnie takich miejsc, szczególnie właśnie na własną rękę, a nie przez jakieś tam aplikacje. No, przez aplikacje to nie jest szukanie, no. Tak więc zobaczymy. Merci. O, pan mi da granata, jeny. Okej, merci. Chodź tutaj, chodź. Ale ogromny, popatrzcie. O. I wiecie, my dlatego lubimy podróżować właśnie po takich krajach. Tutaj jest cały sad, słuchajcie. Tam są czerwone granaty. Stój! Wiedziesz, chłopu w drzewo. Tam są czerwone i popatrzcie, są też takie wielkie po prostu. Takie wielkie właśnie. O, o, tutaj spróbuję pokazać. Widzicie? Taki jak mój. Dosłownie. Wow. Ale ja właśnie ostatnio czytałam o białych granatach i one też podobno właśnie w środku są słodkie. To nie jest, że jest niedojrzały, tylko to jest taka inna odmiana. Tak więc będziemy tutaj u pana na podwórku, że tak powiem, spać. Dobrze, super. No, pięknie, nie wiem. Będziemy tu zaraz robić poziom. O, a tu są cytryny. Widzicie? Dobra, zobaczymy. O, w środku jest czerwony. Spróbujemy. Czy to granat może wybuchnąć? Dobry. Kurczę. Poczekaj. Bardzo dobry. Lubisz granaty? Nie, bo wybuchają. Wystarczy, że ty wybuchowy jesteś. Cicho tam. Kocham pana, panie suko. Cicho tam. O. Dobry, nie? No dupy mi nie urwał, ale jest okej. No super jest smaczny, wiecie co? Bo on ma takie... Nie powiem teraz, bo muszę iść rozkładać namiot. No. Dawaj. O. Dobra. Nie wiem. Nie, chyba się dobrze rozłożył. Zaraz się przekonamy. Dobra. A ja wam tutaj o tym powiem, o tym granacie, że jest super smaczny, bo ma tak dużo tego miąższu, a te peski są takie malutkie. Jest dużo tego soku, tego miąższu takiego i małe peski, bo nieraz jak są mniejsze granaty, to jest odwrotnie, sama pestka. Tak więc dzisiaj będziemy spać w sadzie cytrynowo-granatowo-mandarynkowym, bo tu na dole rosną mandarynki. No, w sumie fajnie się spało, tylko te psy, nie? Strasznie szczekały w nocy. Na wsi. Przestań. Przestań. Chłopiec jedzie na osiołku.
przyjechaliśmy do Fes, ale zanim pójdziemy na zakupy, zanim pójdziemy zwiedzać, to chcemy zrobić zakupy jeszcze tutaj takie wielkie centrum handlowe, gdzie są różnego rodzaju sklepy i jest Carrefour i chcemy zobaczyć po prostu, jakie są ceny tutaj w tym Carrefourze, żeby porównać i wiedzieć później, gdzie bardziej się opłaca robić zakupy, nie? Bo wiecie, na bazarach może być taniej, ale też na bazarach nie ma tych cen, nie wiesz dokładnie ile co on ci tam policzy. No ja nie lubię takich miejsc, a w ogóle słyszałam właśnie i czytałam, że w Maroko lubią tak trochę ponaciągać, nie? Tak więc w markecie jest o tyle lepiej, że po prostu masz ceny napisane i tam cię nikt nie oskubie. A możemy go wziąć na ręce? A torbę. We have a bag. Dobra, mówiłam. Mówiłam, ale niedźwiedź nigdy nie słucha. Mówiłam, żeby wziął tą torbę. No nie szkodzi, przeleci się do samochodu i przyniesie tą torbę. Jednak się przyda nam ta torba. Carrefoura nas nie wpuścili z psem, ale ja szybko wejdę i po prostu kupię to, co jest nam potrzebne. No Carrefour wygląda tak jak każdy inny Carrefour na świecie po prostu, no nie? Potrzebuję jakieś chusteczki nawilżane. Zobaczymy, które są najtańsze. Tutaj jest jakieś 50% taniej, tu za 9. To chyba najtańsze 9. Kuskus po 10 dinarów, ale tutaj jest jeszcze jakiś inny kuskus, którego ja nie widziałam. On to wygląda jakby taki razowy, nie wiem, ale wezmę taki na spróbowanie. Taki, o. Cukier, takie 2-kilogramowe torby po 9. Takich soków w kartonach to od 7, 12, 10, 11, 27 tam widziałam. Tak więc w zależności oczywiście od jakości. Granaty takie kupane na podwórku dzisiaj 5,50. Potem gruszki po 13. Jabłka. O, tak mniej więcej to wygląda. Co tam jeszcze? Banany. O! Tu jakie fajne owoce. Nawet nie wiem, co tu jest. Tu też jest taki fajny owoc. O. Kasztany. Kasztany po 92. No to wiadomo, bo to nie są sprowadzane. Ale chodzi o to, że po prostu wszystko jest dostępne i na przykład ananas kosztuje 16. Tak więc to, co jest lokalne, to jest stosunkowo tanie. Ale zobaczcie, worki są papierowe. To mi się podoba. To jest super eko. Nie lubię tych plastikowych niby eko, bo one i tak nie są eko. Chcę wziąć parę gruszek. Ogóreczki i pomidorki za 5. A cebulka za niecałe 7. Proszę bardzo. Masło. Olej rzepakowy. O, proszę bardzo. Ceny są niższe niż te na bazarze. Nie zawsze dużo niższe, ale troszkę niższe na pewno są. I no wiesz, co ile płacisz. Tak więc zdecydowanie, gdzie tylko się da, to będziemy właśnie szukać Carrefoura albo jakichś innych dużych supermarketów i tam robić zakupy.
nasze pierwsze tankowanie w Marokko i paliwo kosztuje jakieś 15 i 17. Jest po 17? Po 17 jest, no. Fakt. Bo widzieliśmy w innych miejscach 16,50. A poza tym to może być lepsza stacja. Dojechaliśmy tutaj na drugą stację. Zatankujemy. Mamy prawie pusty bak, więc zobaczymy, jak nam wyjdzie koszt zatankowania do pełna. No. 760 nam wyszło. Jak dobrze przeliczam, to chyba 300 zł za pełny bak. Tak więc drożej niż w Iranie, ale jednak dużo taniej niż w Polsce. I można płacić kartą bez problemu. A nie można, nie działa. Może będzie działać tylko na PIN. Your PIN. Okej? O, super. No. Poszło, poszło. Dobra, fajnie. Goodbye. Au revoir. Zaczyna się stare miasto, bardzo fajne, ładne, stare, naprawdę stare, fajnie. Niedźwiedź oczywiście chce zaparkować pod samą bramą, jedziemy oglądać taką zabytkową bramę. Słuchajcie, brama, którą ja chciałam zobaczyć, jest teraz w remoncie. Masakra, ale szkoda. Ale wiesz co, to zatrzymaj mi się chociaż tu poprawię, ja sobie chociaż zrobię zdjęcie niczego, nie wiem, albo powiem coś. Ale szkoda wielka, no. Dobrze. No, możemy tam sobie wyjść do środka. Jak widzicie, wielki remont na wielką skalę. Tutaj jest jeden fragment tej bramy. Niestety też jesteśmy pod słońcem, więc lepiej jest tutaj przyjechać po południu, a tam to już w ogóle wielki plac budowy, bo to jest jakby jedno z wejść, a tam to największe, to tam w ogóle nic nie widać. O jeny, no szkoda, wielka szkoda. No dobrze, no szkoda, szkoda. Ale powiem wam szybko po prostu, gdzie przyjechaliśmy. Tak więc miasto nazywa się Meknes. Znajduje się zaledwie godzinę drogi od Fez. I naprawdę, jeżeli ktoś jest własnym transportem albo z jakimś tam prywatnym przewodnikiem, to warto się tutaj zatrzymać, jak skończą ten remont. Wyszliśmy do samochodu, bo tam jest strasznie głośno i ciepło. Ta brama ozdobna w murach obronnych, które prowadziły do, tu przeczytam, żebym źle nie przeczytała, Kaszbach sultana Mulej Ismaila. Kaszbach to jest po prostu taka królewska cytadela.
mimo że to mury obronne i cytadele i tak dalej, to jakby sama brama nie stanowiła jakby zabezpieczenia. Jej celem, jej głównym celem nie było po prostu cele obronne, tylko raczej reprezentacyjne. I zaraz za tą bramą znajdowała się coś, taka budowla na zasadzie takiej jakby altanki czy czegoś takiego, gdzie odbywały się ceremonie, przyjmowało się różnych ważnych gości. Tam to niestety nie przetrwało. Być może teraz właśnie w trakcie tego remontu to odbudują. Przetrwała tylko ta brama, ale naprawdę jest ona bardzo okazała i bardzo cennym zabytkiem. Tak więc nie dość, że pięknie po prostu wygląda, to też cennym zabytkiem. Tutaj zauważyłam też od razu, jak przyszłam, to dla osób, które by chciały odwiedzić, to proponuję przyjechać późnym popołudniem, bo widzę, jak operuje słońce. Teraz w ogóle nie można by było zrobić zdjęć, tak więc rano do południa, południe nie ma mowy. Później to słońce powinno się przesunąć i da się może zrobić lepsze, bo teraz nawet jakby nie było remontu, to za wiele nie mogłabym Wam pokazać. No dobra, no to my jedziemy do Rabat chyba, bo właśnie sprawdzamy teraz, gdzie są konsulaty albo ambasady, bo musimy dostać wizę do Algierii i do... jak ten drugi? Libii. Do Libii. Ciągle zapominam. Można nadrobić tutaj geografię. Potrzebujemy dostać wizy. Chcielibyśmy właśnie przejechać tą trasą Libia, Tunezja, znaczy Algieria najpierw, Tunezja, Libia, Egipt. Do wszystkich krajów trzeba wizy. Nie ma problemu na pewno z wizami do Egiptu i do Tunezji. To można online sobie zrobić, natomiast do tych dwóch pierwszych musimy fizycznie iść do ambasady lub konsulatu. Sobie trochę cytrynek, co tam były wokół drzewek, i tak żeśmy pomyśleli, że po prostu zostawimy temu panu pieniądze. Niedźwiedź zobaczy, czy on tam jest, a jak nie, to gdzieś po prostu położy. I co? Był? Nie. Nie? Ale zostawiłeś tak, żeby znalazł? Tak, na stole chyba znajdzie, co? No.